Odnotowano pierwszy w województwie śląskim przypadek afrykańskiego pomoru świn, czyli groźnej i w konsekwencji śmiertelnej dla zwierząt świniowa tych choroby. Ta oporność wirusa oraz fakt, że nie ma do dzisiaj szczepionki przeciwko tej chorobie, powoduje, że jedyną metodą zwalczania tej choroby jest wybijanie zwierząt. Wirusa w województwie śląskim znaleziono przypadkowo. Zakażony okazał się być dzik, który został potrącony przez samochód w kuźnicy piaskowej w powiecie będzińskim. Wirus ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko i może być przenoszony przez człowieka na świnie, dziki oraz inne zwierzęta świniowate. Stąd na obszarze, gdzie znaleziono zakażone zwierzę, od teraz myśliwi i właściciele gospodarstw muszą być czujni. Człowiek jest wektorem, ale przenosi ten wirus tylko mechanicznie, na butach, na rękach, więc chodzi o takie podstawowe zasady higieny: zmiana obuwia, zmiana ubrania. Częste mycie rąk i nieprzenoszenie ewentualnie wirusa między lasem a własnym gospodarstwem. Ponadto transport nawet zdrowej zwierzyny z tych terenów będzie musiał być uzgadniany ze śląskim wojewódzkim lekarzem weterynarii. Przy odstrzale dzików każdorazowo truchło będzie musiało przechodzić badania pod kątem ASF.